Witam serdecznie w analogowym blogu, czyli blogu, który traktuje głównie na tematy społeczne, ekonomiczne i prawne. Są to tematy prawie zawsze bardzo, bardzo długo aktualne. W slangu telewizyjnym nazywa się je evergreenami, czyli tematami wiecznie zielonymi. Dlatego też bardzo serdecznie zachęcam Ciebie do kliknięcia. Tutaj jest taki napis cała seria lub do kliknięcia w opisie. Masz taką playlistę bit.ly łamane na vlogi tematyczne i tam właśnie jest playlista analogowego vloga. Zachęcam Ciebie, żebyś sobie przejrzał lub przejrzała, bo jest tam bardzo dużo ciekawych tematów, na przykład jak poderwać kogoś lub poznać kogoś wartościowego, jak nie schrzanić pierwszej randki, jak nie schrzanić w związku i teraz pewnie Ci przyjdzie do głowy ho, 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 nie będę słuchała czy słuchał porad na te tematy od Brzydala. Właśnie od Brzydala powinieneś czy powinnaś słuchać takich porad, no bo co to za sztuka mieć wzięcie u płci przeciwnej, jeśli jest się pięknym, wspaniałym, jeszcze najlepiej bogatym. No, sztuka jest być brzydkim jak Ator, a mimo wszystko mieć powodzenie u płci przeciwnej, prawda? To właśnie ode mnie powinieneś, czy powinnaś słuchać tego typu porad. Dowiesz się też, jak nie popaść w długi, podpisując umowę na przykład z operatorem od kablówki, co zrobić, gdy Lex Superior przyśle list, jak sobie legalnie, co jest najważniejsze, oglądać filmy i seriale w internecie i nie popełniać żadnego przestępstwa, bo to jest legalne i tak dalej, i tak dalej. Tematów jest bez liku. A teraz będzie temat zawodów w przyszłości. Temat ten oczywiście wynika z Waszych próśb, które często mi tam wysyłacie na fanpage, na wideoprezentację pod tytułem Krzyśku, jaki ja mam wybrać zawód? No nie wiem, jaki Ty masz wybrać zawód, bo żeby Tobie konkretnie poradzić, to musiałbym Cię bardzo dobrze znać. Musiałbym poświęcić wiele godzin na wysłuchiwanie tego, co Ty lubisz i tak dalej, i tak dalej. A później mógłbym Ci udzielić porady. No to nie ma fizycznie możliwości. Pomnóż sobie ilość takich ludzi jak Ty razy kilka tysięcy i to razy kilka godzin. No sorry, nie da się, ale mogę Ci poradzić generalnie. Już wiele vlogów kręciłem właśnie na temat jaki zawód wybrać, jaką szkołę ponadgimnazjalną wybrać, czy warto iść na studia, na jakie studia iść, jaki zawód wybrać. Tego bardzo dużo tych rzeczy właśnie znajdziecie w playliście analogowy vlog oraz jeszcze wcześniej było coś jak analogowym okiem, bardzo podobne, trochę się różniło. To w opisie też macie link do tego analogowego vloga. O tym wszystkim już było, więc jeśli nie oglądałeś, to obejrzyj. A dzisiaj powiem troszeczkę o zawodach przyszłości, ponieważ wydaje mi się, że jest to temat pokrewny, temat ciekawy, temat, który warto poruszyć, nawet jeżeli już się dawno skończyło szkołę i jakiś zawód się wybiera, bo to jest po prostu takie przewidywanie, snucie i cię takich wizji tego, co będzie. A jak ludzie oglądający moje vlogi, to wiedzą, że ja często mam rację, często mam coś takiego, że powiem, że o, zobaczycie, za pół roku, za rok będzie coś takiego i później się okazuje, że miałem rację. Doskonale przewidziałem, co będzie w Grecji, doskonale przewidywałem, co będzie gdzie z Ukrainą, jakie tam będą ruchy i co i dlaczego. Niestety z imigrantami też do tej pory dobrze przewidywałem. Mam nadzieję, że moje przewidywania co do wiosny, czyli tego, że może być nieciekawie, się nie spełnią. Dobra, nieważne. Słuchajcie, jakie moim zdaniem będą zawody przyszłości? No przede wszystkim należy, ja sobie to pogrupowałem, te zawody w przyszłości w takie cztery typy, czyli takie. Zresztą za chwilkę będę Wam mówił. Pierwsza grupa to są oczywiste oczywistości. A oczywista oczywistość jest taka, że ludzie zawsze będą się kłócić, będą chorować i będą musieli coś jeść. W związku z tym zawodami niesamowicie z przyszłością są prawnik, lekarz i rolnik. W przypadku prawnika jest jedno ale, dobrych prawników, ponieważ do tej pory wiele zawodów prawnych jest reglamentowanych. To znaczy, tak, to oczywiście mówię potocznie reglamentowanych, żeby móc wykonywać na przykład zawód notariusza, to trzeba się dostać do zamkniętej kasty, która się nazywa Korporacja Zawodowa Notariuszy, która sobie tam reguluje, no oczywiście formalnie poprzez egzaminy i poprzez sprawdzanie, czy ludzie są wystarczająco godni, żeby zapisywać umowy, czy poświadczać coś za zgodność, zgodność z oryginałem i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że notariusze robią wiele rzeczy, czy więcej, ale głównie no to spisują akty notarialne, nie? Prawda? No i formalnie to ta kasta notariuszy to tak sprawdza, czy ludzie
są godni, czy są dobrze wykształceni wystarczająco, żeby do tej kasty dojść, ale tajemnicą Polichinella jest, że oni dbają o to, żeby notariuszy nie było za dużo. No jakby notariuszy było za dużo, no to by ceny za usługi spadły. No i w tej chwili notariusz zarabia krocie. Notariusz, który na przykład spisuje umowy deweloperskie, umowy sprzedaży nieruchomości deweloperem, na przykład sprzedaje 400, deweloper sprzedaje 400 mieszkań, czyli 400 aktów notarialnych, treść prawie zawsze ta sama, tylko tam się troszeczkę zmienia szczegóły i bach, 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 od każdej sztuki kilka tysięcy złotych razy 400. Fajnie, nie? Krocie niektórzy notariusze zarabiają, naprawdę krocie, ale głównie dlatego, że jest ich mało. W związku z tym dla prawników będzie praca i będzie praca bardzo dobra, bo ludzie się będą bardzo mocno kłócić, zwłaszcza, że będą mieli coraz bardziej o co się kłócić, bo Polacy zaczynają wreszcie mieć majątek. A jak a majątek, wiecie, jeden będzie chciał chronić ten majątek, drugi będzie chciał go zabrać, będzie też bardzo dużo, zobaczycie, zaczną się pozwy internetowe, no to, że jeden o drugim jakiegoś vloga nagrał, te wszystkie rzeczy zrobią się już za 20-30 lat, będą normalne. Teraz to się może nawet za 5-10 lat będą normalne. Teraz pierwsi prekursorzy przecierają szlaki, że jak ktoś kogoś pomówił w internecie, to zamiast się rozpłakać, bach, proszę, okłamałeś, bach, pozwik. Ja wiem, że to potrwa kilka lat, ale przynajmniej dojdziemy sprawiedliwości i będziesz musiał odszczekać to, co nakłamałeś, tak? Teraz pierwsi prekursorzy to przecierają, ale za 5-10 lat będzie to jak najbardziej normalne. Tutaj przepraszam was, musiałem odrzucić telefon. Bo będzie trzeba być dobrym prawnikiem, ponieważ skończy się ten boost finansowy ze względu na to, że wiele zawodów prawniczych jest pozamykanych, bo te zawody będą się coraz bardziej otwierać, jest ewidentna tendencja w tą stronę i tak jak teraz wystarczy się dostać do kasty i już masz bardzo dobre pieniądze, tak za chwilę trzeba będzie walczyć ze sobą, na przykład adwokatów będzie bardzo dużo, radców prawnych będzie dużo i dobre pieniądze będą zarabiać tylko ci, którzy będą mieli będą wygrywać sprawy, tak? I będą mieli dobrą komunikację z klientem i tak dalej. Lekarz, słuchajcie, im dłużej ludzie będą żyć, tym więcej będą chorować, no bo niestety koniec słówka naszego życia to jest jedna wielka choroba, prawda? Tam jak oczywiście są przypadki, że człowiek w zdrowiu dożywa 100 paru lat i się praktycznie nie leczy i zdrowy umiera, tak w cudzysłowie oczywiście. Natomiast generalnie to się będą leczyć. Tylko trzeba sobie zdawać w zawodzie lekarza z tego sprawę, że lekarz musi się całe życie uczyć, bo medycyna idzie do przodu i będzie szła coraz szybciej do przodu. W związku z tym lekarz będzie cały czas musiał pogłębiać swoją wiedzę, jak nie będzie tego robił, to dupa. Rolnik. Słuchajcie, im większa populacja, tym większe jedzonko, tak? Ziemi nie przybywa, więc jedzenie trzeba po prostu coraz bardziej intensywnie robić. Tutaj rolnik to już nie będzie taki, już teraz nie jest. Już teraz rolnik to nie jest jakiś tam koleś w obstranych spodniach tam przez jakiegoś konia, świnie czy krowę, który obrzuca obornik, czy coś tam z łopatą chodzi. Nie, to już jest przedsiębiorca rolny, to już jest człowiek, który musi coraz więcej się znać na ekonomii, coraz więcej musi się znać na nowoczesnych technologiach. Siedział ktoś z was kiedyś w nowoczesnym traktorze z GPS-ami, innymi takimi rzeczami, kombajnem. To jest wszystko niesamowita, nowoczesna technologia i właśnie nawet dla ludzi, którzy mają zacięcie właśnie takiej nowoczesnej technologii i tak dalej, rolnik nie jest głupim pomysłem. To naprawdę jest dobre. Kolejne zawody, no bo tak, żeby być zarówno prawnikiem, jak i lekarzem, to trzeba mieć predyspozycję. Niestety, ja na przykład chciałem zostać lekarzem, ale nie mam predyspozycji, ponieważ poszedłem pierwszy raz do prosektorium i się tak zżygałem, że ale ja bym na przykład nie dał rady się grzebać w otwartej ranie, czy tam w rozwalonym kolanie. No, nie mam predyspozycji, tak? Prawnik też musi mieć predyspozycję. I wbrew pozorom wcale nie musi, ta główna predyspozycja to wcale nie jest bycie skurwysynem. Natomiast rolnik musi mieć ziemię, tak? Więc tutaj znowu jest cenzus majątkowy. Natomiast bardzo dobrze moim zdaniem będą radziły sobie coś, co sobie zapisałem. Fizyczne zawody wyspecjalizowane, których nie da się zastąpić automatami i nie znikną technologicznie. Mówiąc krótko, zobaczcie, jak społeczeństwo się będzie rozwarstwiać. Już w tej chwili,
za moich czasów, jeszcze koleś z mojego rocznika, który nie umiał wiertła wkręcić, wywiercić dziury w ścianie, no to jakiś kaleka, jakiś dziwny. Dzisiaj nie. Właśnie się dzisiaj spytałem, miałem znajomków, którzy mają dzieciaki w gimbazie i w liceum, i tak na zasadzie weź daj swojemu małemu wiertarkę i niech wywierci dziurę w ścianie i zobaczymy co powie. Okazuje się, że wszyscy się bali, żaden nie umie wywiercić dziury w ścianie, boją się tego. Boją się takich podstawowych rzeczy fizycznych. Wszystko jest w stronę informatyki, internetu, nowych technologii, a takich prac normalnych, które wymagają fizycznej interakcji, fizycznej pracy, młode pokolenie teraz nie chce robić. Oczywiście na pewno się znajdują od tego wyjątki, to nawet wyjątki geograficzne, więc możesz znajdować się w klasie, w której wszyscy sobie świetnie radzą z pracami ręcznymi, z techniką i tak dalej. Niemniej jednak ogólnie uwierz mi, że nasza młodzież w stronę takich zawodów fizycznych nie będzie chciała iść. Przy czym trzeba tutaj sobie zdać właśnie, czyli ktoś, kto będzie się na tym znał, co inni, bo tutaj jest generalna zasada, za co ludzie są w stanie zapłacić. Za coś, czego im się nie chce zrobić, za to płacą najmniej, za coś, czego nie umieją zrobić, za co płacą więcej, lub za coś, czego im nie wolno zrobić, za to płacą najwięcej. Na przykład nie mogą sobie sami napisać aktu notarialnego, za to płacą najwięcej notariuszowi. Chodzi o to, żeby być w tej drugiej grupie też, czyli czegoś, czego nie umieją, tak? Jak na przykład człowiek, który nie będzie umiał sobie przepchać rury, to zapłaci bardzo dobrze hydraulikowi, bo w życiu tego nie robił, a przecież rura musi być przepchana, prawda? Woda musi płynąć, czy tam ścieki nie mogą wybijać. W związku z tym te wszystkie zawody, które wiążą się z takimi pracami podstawowymi, które są konieczne do wykonania, a do wykonania których trzeba mieć jednak jakąś kwalifikację, będą dobrze płatne. I tutaj jest bardzo ważne, kwalifikacje konieczne i najlepiej, żeby to były kwalifikacje, które się na rok, z półtora, może dwa lata zdobywa. Powiem, zobaczę, co się w tej chwili dzieje na budowach. Właśnie na przykład murarz. Murarz bardzo dobrze zarabia na budowie, bo musi się na tym znać, tak? Natomiast koleś taki normalny, który pracuje na budowie bez wykształcenia, zarabia grosze, nikt go nie szanuje, zwykle pracuje na czarno, a w dodatku jest duże zagrożenie, że zostanie zastąpiony Ukraińcami, którzy w ogóle będą płacić, pracować za jeszcze większe grosze. W związku z tym tutaj muszą być takie zawody wyspecjalizowane, wymagające pewnych umiejętności. Drugie, których nie da się zastąpić automatami, ponieważ no, będzie szła coraz większa automatyzacja, w związku z tym coraz więcej różnych prac będą wykonywać roboty, prawda? Roboty, automaty. No, w momencie, w którym masz wyspecjalizowany zawód, który jest może zrobić za człowieka maszyna, no to niestety, ale maszyna cię wyprze. I nie znikną technologicznie. Czyli co z tego, że ty umiesz robić coś fantastycznie, jeśli przestanie być popyt. Na przykład monter telefonów. Jeszcze kilkanaście, no może kilkadziesiąt, nie no tak kilkanaście, ze 20 lat temu świetnie zarabiali, no może 20 parę lat temu, monter telefonów, ale nie komórkowych, takich zwykłych przewodowych telefonów, no to był pan monter, świetną forsę się zarabiało, genialna sprawa, super, prawda? I wszystkim się wydawało, że to co, telefony? Ludzie przestaną dzwonić? No nikt nie pomyślał, że coś będzie takiego, że telefonia komórkowa najpierw powstanie, a później się tak bardzo upowszechni, że ludzie będą dzwonić tylko przy pomocy innej technologii, tak? W związku z tym monterzy telefonów musieli się albo przestawić na jakiś inny zawód, tak? Albo, no sorry, winę tu dupa, no w tym zawodzie już pracował nie będziesz, ponieważ praktycznie nikt nie zakłada sobie nowych telefonów. Oczywiście są tam jeszcze jakieś pojedyncze przypadki, ale nawet teraz chyba jak ktoś sobie telefon stacjonarny zakłada, to i tak chyba wszystko idzie raczej po skrętce, bardziej po tych kablach takich, które idą do kablówki. Tak mi się wydaje, mogę się mylić. Niemniej jednak telefon stacjonarny przeszedł do lamusa. Tak samo moim zdaniem do lamusa przejdzie telewizja kablowa. W związku z tym coś, co dzisiaj jest całkiem dobrym zawodem, monter telewizji kablowej, zapomnijcie. To w ogóle będzie jedna wielka dupa. Nikt, zobaczycie, że za 10 lat nikt nie będzie korzystał z kablówki, albo bardzo mało ludzi będzie korzystało z kablówki i wyprze ich dokładnie to samo, co wypadło z telefonią stacjonarną. Telefonię stacjonarną wyparła tania telefonia komórkowa,
Po prostu dzwonienie z komórki stało się tak bardzo tanie, że komórka zaczęła pełnić rolę telefonu stacjonarnego, być tak powszechna, tak tania, że nikomu się nie chce trzymać telefonu stacjonarnego, skoro każdy ma co najmniej jedną komórkę, niektórzy mają po dwie, trzy. Tak samo będzie z telewizją kablową. W tej chwili młodzież, zwłaszcza ta młoda młodzież, coraz rzadziej ogląda telewizję w telewizji, ponieważ teraz treści telewizyjne konsumuje się w internecie. I coraz rzadziej na telewizorze, a coraz częściej na komputerze albo nawet smartfonie, który staje się takim przenośnym systemem, powiedziałbym, multimedialno-rozrywkowym, prawda? Wszystko się tam robi. Internet i telewizja i tak dalej. No oczywiście telewizory jako ekrany zostaną, bo duże telewizory będą fajne. Chodzi tylko o to, że treść tego nie będzie się rzucało z takiej starej, przestarzałej, analogowej telewizji, nawet jeśli ona jest cyfrowa, to i tak będzie stara, przestarzała, bo to tylko chodzi o to, jak jest obraz nadawany, czy analogowy, czy cyfrowy, tak? Ale to już przejdzie do lamusa, bo na ten telewizor będą puszczane dane skąd? Tak jak chociażby teraz się robi, z YouTube'a i tak dalej, i tak dalej. Właśnie przez internet. No teraz, czyli po prostu internet zastąpi telewizję, ponieważ treści audiowizualne, te, które dzisiaj kojarzymy czasem bardzo często z telewizją, będą przesyłane przez sieć. Teraz tak, ktoś mi może powiedzieć, Adolf, ty jesteś głupi, ponieważ monter kablówki po prostu stanie się monterem internetu kablowego i tak dalej, i tak dalej. I nic się nie zmieni, przecież w tej chwili i tak to już ludzie mają kablówki tylko po to, żeby mieć internet z kablówki, co teatr pierdol. No właśnie nie do końca. Ponieważ śmiem twierdzić, że internet mobilny wyprze internet kablowy, dokładnie tak samo jak komórki wyparły telefony stacjonarne. Po prostu już w tej chwili internet mobilny może być bardzo, bardzo szybki. Te LTE i tak dalej, nam jeszcze pewnie w zanadrzu przez te 10-15 lat powstanie kilka nowych technologii i będzie dokładnie to samo, co z komórkami. Zobaczcie, jak masz do wyboru internet, który możesz mieć zawsze koło siebie, zawsze, możesz go zabrać ze sobą, prawda? Tak jak komórkę, no to po cholerę i każdy będzie miał taki internet, to po co jeszcze dodatkowo płacić za internet stacjonarny? Tak samo ludzie myśleli, skoro każdy ma przy sobie komórkę, to po co płacić za stacjonarkę? Oczywiście mi powiecie tak, że internet mobilny jest drogi. Tak, zgadzam się, ale stanieje. Tak samo jak telefonia komórkowa początkowo była bardzo, bardzo droga, a teraz za 30 zł abonamentu mogę sobie przez cały miesiąc dzwonić bez limitu do wszystkich, do naprawdę do wszystkich, łącznie z jakimiś tam sieciami typu w rodzinie, Biedronka, Sronka i cała ta reszta. W tej chwili internet mobilny jest drogi, w tej chwili jest nie reglamentowany, tylko kogoś się sprzedaje na gigabajty, co się ludziom nie podoba, tak? No do ściągania torrentów internetu na gigabajty nikt nie użyje, ale przecież jak UPC wchodziło, wtedy oni się chyba jakoś inaczej nazywali, albo UPC, też mieli coś takiego, że był limit danych, że można było ściągnąć ileś tam gigabajtów danych miesięcznie, a później internet bardzo mocno zwalniał. Dokładnie tak samo, jak jest w tej chwili z telefonią komórkową. To wcześniej czy później spadnie, zobaczycie i będzie dobrze. Także pamiętaj, to znaczy dobrze od tej strony, a źle od tej strony, jeśli ktoś wiąże swój zawód z montowaniem kablówek. Zobaczycie, to wszystko pójdzie w technologię bezprzewodową. Teraz będą takie zawody trochę nowe lub takie, których nikt sobie nie zdaje sprawy, że istnieją. Pierwszy zawód, projektant systemów, aplikacji i programów. Ten zawód już istnieje, niemniej jednak w tej chwili jest bardzo mało doceniany, dopiero zaczyna być odkrywany. W tej chwili ludzie myślą tak, że potrzebuję apkę, no to i pójdę sobie do typa, który się nazywa programista i on mi tą apkę zrobi. Okazuje się, że nie do końca, że są coraz większe problemy na linii komunikacyjnej klient-programista i potrzebny jest pośrodku ktoś, kto umie spytać klienta, kliencie, czego ty potrzebujesz, a później przełoży to na język zrozumiały dla programisty i jednocześnie klienta, tak żeby obie strony wiedziały, co ma być zrobione. To coś nazywa się projekt, a człowiek, który to robi, nazywa się projektant. I w tej chwili to też się wiąże z tym, że te aplikacje są coraz bardziej złożone, nie? No bo to nie jest problem powiedzieć informatykowi, panie, zrób mi taką aplikację, gdzie na środku jest guzik i tam jest napis wciśnie, jak go się wciśnie, to ma przenieść na moją stronę internetową, nie? Ale im bardziej to ma dużo zakładek i tak dalej, tym bardziej projektant się przydaje i taki projektanci w niektórych firmach
to już powoli niektóre firmy zaczynają projektantów zatrudniać. Taki projektant może zarabiać tyle samo, co programista, a programiści zarabiają krocie. Programistów do zawodów w przyszłości specjalnie nie dałem, ponieważ to jest oczywiste. Ochroniarz danych, specjalista do zabezpieczeń danych. Moim zdaniem to jest zawód, który jest niesamowicie przyszłościowy, ponieważ ludzie w przeciągu 5-10 lat masowo zorientują się, że jeśli ktoś im wykradnie ich dane, to może im narobić niesamowitego bagna. Będzie coraz więcej przypadków takich, jak jest teraz, że ktoś komuś podpierdzielił dane osobowe i wziął na niego kredyt. Do tego jeszcze będą takie włamy typu, że na przykład ktoś włamie się byłej dziewczynie do komputera, przejmie kontrolę nad jej kamerkami internetowymi, skręci sobie z nią filmy, jak ona chodzi po domu w samych gaciach albo i bez gaci, a najgorsze, jak skręci film, jak ona ogląda film dla dorosłych i co ona tam robi, i tak dalej. To będzie upubliczniane w sieci, ci ludzie będą niszczeni, i tak dalej. Będzie, więc jeśli ludzie sobie uświadomią zagrożenie, to jak sobie uświadomią zagrożenie, to będą też potrzebowali specjalisty, który im to zagrożenie zmniejszy. I zobaczcie, że ludzie już są w stanie zapłacić za pewne cyberochronę. Na przykład bardzo dobre pieniądze zarabia taki specjalny portfel, który ma taką specjalną wszywkę do tego, żeby tam trzymać karty kredytowe, żeby nie dało się szczytać przy pomocy czytnika takiego, powiedziałbym, przykładanego tego, co znajduje się na pasku w karcie kredytowej, więc to zobaczycie, że to będzie coraz ciekawsze. Kolejna rzecz. Specjalista do spraw kontaktów z Chinami. I to mówię zupełnie bez ogródek. Chiny są czwartą potęgą międzynarodową i to czwartą w tym sensie, że nie, że jest że czwarte miejsce, tylko powiedzmy jak mamy tak, USA i Zachód, Rosję, świat arabski i Chiny, tak? I można się kłócić, kto jest potężniejszy, kto mniej jest potężny, w każdym razie na świecie mamy cztery potęgi. I Chiny są jedną z tych potęg i oni będą rośli. Będą rośli niesamowicie, ponieważ tam jest gospodarka wolnorynkowa, mimo że formalnie komuna, bo rządzi partia komunistyczna i będą się wylewać na świat. A jak będą się wylewać na świat, to będą szukać ludzi, którzy rozumieją ich historię, ich kulturę i będą mogli być takimi ich swoistymi przedstawicielami na miejscu. Tutaj dobrym przykładem jest Korea. Jak Korea kilkanaście lat temu robiła coś takiego, znam osobiście człowieka, który nic sobą nie reprezentował, nic, totalnie nic, poza tym, że znał dobrze koreański i znał kulturę koreańską. I poszedł, jak Samsung wchodził do Polski, to umiał dobrze zagadać z tymi Koreańczykami, tak Samsung, zdaje się, że Samsung. Dobrze zagadać z tymi Koreańczykami, jest bardzo wysoko w strukturze korporacji, dlatego, bo znał te dwie rzeczy. To, że nic sobą nie reprezentował, to nie to, że był człowiekiem, który nic nie umie, nic i tak dalej, natomiast jego te dwie główne kwalifikacje to właśnie było to. Znał koreański i rozumiał kulturę. Tak samo Chiny będą wchodzić, tylko że wiecie, jak wchodziła Japonia, jak wchodziła Korea, jak wchodziły te inne małe kraje azjatyckie, to one były małe. A Chiny jest gigantycznie dużo, mają gigantyczny rynek i zobaczycie, w przeciągu 5 lat Chiny zmienią zupełnie swoje oblicze. Z kraju, który w tej chwili jest postrzegany, że robi badziew, będzie postrzegany jako kraj, który robi bardzo dobre rzeczy i on będzie zarywał rynek. Ktoś, kto będzie znał chiński i dobrze znał tą kulturę, super. Zwłaszcza, że Chińczycy mają swoistą taką do białych, tak, no Chińczycy lubią białych. Ja mam kumpla, który jeszcze w latach 90. wyjechał do Chin i on tam sobie żyje, ma taki specyficzny zawód. Uświetniacz knajp. Okazuje się, że Chińczycy lubią białych, bardzo lubią białych, do tego stopnia, że jak jest knajpka, pub, restauracja, coś takiego, w którym bywają biali, to on od razu wskakuje na oczko trendy. Od razu tam lubią przychodzić Chińczycy i to Chińczycy z pieniędzmi. No i takie knajpy płacą białym za to, żeby na przykład przychodzili tam 2-3 razy w tygodniu, jedli obiad, albo żeby przyszli na piwo. I naprawdę kolega już od kilkunastu lat, nawet kilkudziesięciu, już prawie 20, się utrzymuje z tego, że jest białym w Chinach. Po prostu, ja wiem, że to jest rasistowskie, ale to Chińczycy są rasistami w tym momencie. I po prostu bierze pieniądze za to, że bywa. Że bywa w knajpach, że bywa w restauracjach, ma bardzo dużo zleceń. Nawet ostatnio do mnie dzwonił i powiedział mi, że Krzyśku, jak już będziesz miał ochotę rzucić te wszystkie YouTube'y w cholerę, to przyjeżdżaj do Chin. Całkiem dobrze się żyje, wyciągniesz dobre kilka
średnich krajowych polskich, mieszkanko, wszystko super, będziesz sobie po prostu żył jak król, będziesz takim celebrytą i nic więcej nie potrzebujesz, tylko to, żeby być białym. A ty jeszcze jesteś duży, a Chińczycy zwłaszcza dużych białasów lubią, więc w ogóle super będziesz miał, naprawdę. Tak jak do Japonii, nie? Tak do Chin, tak kolega mówił. Kolejny przykład zawodu, który już istnieje, ale moim zdaniem niedługo się bardzo, który ma niesamowitą przyszłość. Żołnierz. Żołnierz ma przyszłość. I nie mówię tutaj tylko dlatego, że kroją się moim zdaniem poważne konflikty na arenie międzynarodowej i możliwe, że nawet wojna światowa. A prawda jest taka, że jak będzie wojna, to zawsze lepiej być żołnierzem w zawodowym czasie wojny niż cywilem. Bo jak jesteś cywilem zdolnym do walki, to i tak cię wepchną do armii, będzie pobór. Tyle tylko, że najlepiej być oficerem czy zawodowym wojskowym niż takim zwykłym kolesiem z poboru, tak? Poza tym, zobaczcie, pierwsza wojna światowa i druga głównie czym się różniły. To, że w drugiej była niesamowicie dużo cywili zginęło. W trzeciej, zobaczycie, jeszcze więcej zginie, jak pójdą pociski na miasta, no przecież całe populacje szlak trafi, nie? I nie mówię tylko tego dlatego, ale również dlatego, że żołnierz już będzie coraz mniej takim typem z giwerem, który biega po poligonie, po jakichś okopach i się poci i takie, tylko inne rzeczy robi, ale coraz bardziej będzie specjalistą, coraz bardziej będzie technikiem, coraz bardziej będzie inżynierem, coraz bardziej mózg będzie u żołnierza więcej wart niż mięśnie. Będzie cyberwywiad, będzie cyberkontrwywiad, będzie walka elektroniczna, operator dronów. Te drony to nie tylko takie wielkie będą z daleka, ale również takie jak na przykład na Frontlines, taka gra komputerowa z początku tysiąclecia, gdzie były takie malutkie dronki, dronek z bombą i piechociarz nim latał sobie i wlatywał do pomieszczenia, gdzie był saper, tak? Albo dron bliskiego rozpoznania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zobaczycie, że będzie coraz więcej żołnierz, będzie po prostu musiał umieć obsługiwać tego sprzętu, bo ten sprzęt będzie coraz bardziej skomplikowany i niedługo umiejętność obsługiwania niektórych rodzajów sprzętu będzie wymagała takiej ilości wiedzy, jaką ludzie zdobywają na studiach wyższych. Także to jest szansa dla wszystkich mózgowców. A możecie oczywiście powiedzieć, że żołnierz gównianie zarabia, żołnierz gównianie rozrabia. Szeregowy gównianie zarabia. Wyższe szarże zarabiają dużo lepiej, do tego jeszcze mają przywileje, między innymi przywileje emerytalne. Przypominam taki mój vlog a propos tego najwyższych emerytur. Kurde, takich, którzy nawet po 20 tysięcy złotych emerytury mieli. Kurde, jak już sami wojskowi, nie? Oczywiście niższe szarże mają dużo mniejsze emerytury, niemniej jednak i tak dużo wyższe niż cywile. Przechodzą bardzo szybko na tę emeryturę, w wieku 40-50 lat możesz być emerytowanym wojskowym bez problemu. Wynajmujesz mieszkania dużo taniej niż na wolnym rynku. Mam koleżankę, moja Wicka jest żoną wojskowego, ostatnio mi zdradziła, że za 3-pokojowe mieszkanie w Krakowie płacą 500 zł za wynajem, to ja za 2-pokojowe mieszkanie w Warszawie płacę 470 zł czynszu, czyli opłat. Mieszkanie jest moje, a za to, za wodę, za wywożenie śmieci, za prąd do części wspólnych, czyli tam jakieś tam te żarówki, zaciąłem się. No lampy takie, które oświetlają na przykład trawnik, tak? To się nazywa latarnie. O, za latarnie, za prąd do nich. No po prostu tyle się płaci za sprzątaczkę i tak dalej, i tak dalej. Tak, policjant. Policjant też ma bardzo duże przywileje emerytalne. Zobaczcie sobie, że komendant policji, ten Mike, który był tylko 2 miesiące komendantem, w wieku 45 lat odejdzie sobie na emeryturę 10 tysięcy złotych na rękę. Słabo? Nie słabo. Do tego jeszcze policjanci dostają już pieniądze w szkole policyjnej. Im się płaci za to, że studiują i to im się już chyba zalicza do emerytury. Też wcale tak słabo nie zarabiają. To ile policjant zarabia, to się zwykle mówi, jak się podaje, ile zarabia policjant szeregowy. Zatem się awansuje. I w przeciwieństwie do cywila, który może nigdy nie awansować, to policjant ma mniej więcej od razu powiedziane, że jak nie schrzani, to po tylu latach taki awans, taki. Oczywiście to nie jest praca marzeń w tym sensie, że to nie jest coś takiego, że będziecie od razu zarabiać miliony. To jest praca, w którym macie jakiś szklany sufit, tak? Przecież ten szklany sufit to jest więcej niż typowy Polak może sobie pomarzyć.
Też bardzo szybko przechodzicie na emeryturę i przecież bierzecie emeryturę i dalej możecie pracować. I to też bardzo ważna rzecz. Policjant to wcale nie jest krawężnik. Policjant to wcale nie jest typ, który chodzi z giwerą i patroluje chodniki. Służba patrolowa również istnieje, ale tak jak w przypadku żołnierza, policjant to jest coraz bardziej będzie szło w stronę mózgowca. Już gliniarz to jest, to musi być mózgowcem. Musi rozumieć to, co się dzieje. Musi umieć analitycznie myśleć, dodawać 2 do 2. Dlatego u mnie na przykład jest bardzo duży szacunek do policjantów, bo wiem, że to nie są ludzie głupi. Głupi policjant, kurde, ginie, tak? Albo tak jak ci strażnicy miejscy, daje się nagrać człowiekowi z telefonem i za chwilę będą mieli zarzuty i pójdą siedzieć, bo nie umieli zaparkować samochodu, a później jeszcze dodatkowo się z typem pokłócili, popełnili moim zdaniem szereg przestępstw, moim zdaniem oni napadli, ale to nieważne. I do tego jeszcze nie wiedzieli, że jest coś takiego jak wysyłanie filmu do chmury, więc mimo, że go napadli, żeby skasować filmy, to i tak facet miał film, poszedł z tym do mediów i dupa, tak? Słuchajcie, policjant, coraz to nowe będą przestępstwa takie jak chociażby przestępstwa dziejące się w sieci i ci policjanci będą to musieli wszystko ogarniać, tak? Tak jak jeszcze 10 lat temu to była zupełnie nowość, że proszę pana, on mi ukradł przedmioty do Metina. No to się poskarż mamusi, ale te przedmioty były 12 tysięcy złotych warte. O cholera, to była zupełna nowość, a teraz? No teraz przecież za wpis na Facebooku ludzie się podpierdzielają do prokuratury, nie? Żeby daleko nie szukać pudzian i hate stopy, nie? To przecież to prokuratura nie będzie te śledztwo zleca komuś. No zleca wyspecjalizowanym policjantom, którzy mają tak o tyle dobrze, że inni gliniarze nie bardzo wiedzą, co oni robią, więc mają ciszę i spokój. Kolejny zawód, opiekun osoby starszej. Ale nie tak, jak nam się wszystkim wydaje. Jedno, co jest pewne, że będziemy żyć dłużej, więc dłużej będziemy starzy, więc coraz większa część społeczeństwa będzie stara. W związku z tym ktoś się będzie musiał nimi opiekować. Ale to nie może być taki opiekun jak dzisiaj, ponieważ zabraknie młodych do opiekowania się starszymi. Moim zdaniem to będzie bardziej coś w rodzaju mechanika, który będzie administrował automatycznymi systemami pomocy osobom starszym. Dobry przykład tu będzie mechanik egzoszkieletów. Egzoszkielet już jest faktem, już coraz częściej są takie przykłady, że człowiek jest całkowicie sparaliżowany, bach, wsadzają go w egzoszkielet i chodzi. Oczywiście ten egzoszkielet chodzi za niego, tak? Ale to będzie tanieć, będzie się upowszechniać i tak jak teraz starsze osoby sobie zasuwają na tych chodzikach, takich balkonikach, nie? To będą ci starsi ludzie wsadzani w egzoszkielety i będą zupełnie niesprawni i normalni. Tyle tylko, że te egzoszkielety trzeba będzie dopasować, wyregulować, naprawiać całą tą resztę. Właśnie tego typu zawody albo usprawnienia domowe i tak dalej. Wszystkie rzeczy związane z nowoczesnymi technologiami i opieką nad osobami starszymi. To będzie przyszłość. A ja jeszcze raz serdecznie zachęcam do obejrzenia moich vlogów na temat wyboru zawodu, wyboru kierunku studiów, wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i też zachęcam do kliknięcia tutaj w playlistę a propos podrywania. Wiem, że te vlogi odnośnie spraw szkolnych są na wysokim poziomie, ponieważ nie ma tygodnia, żeby na moją grupę facebookową Płatnicy Składek Gatora ktoś nie wstawił zdjęcia pod tytułem: zobacz Krzyśku, tutaj w liceum numer 17, coś w takim i takim mieście, patrz zdjęcie, oglądamy ciebie na lekcji, nauczyciel puścił. Tyle, pozdrawiam bardzo serdecznie, do zobaczenia, pa!